No i lecimy z trzecią częścią zadania maturalnego z 2019 roku. Bądźcie z nami. Koło mnie wyświetlone jest zadanie. To zadanie jest już, szczerze mówiąc, no przynajmniej dla mnie, trudniejsze. Nie pokonałem go tak od razu z dwóch powodów. Po pierwsze, nigdy nie znam na pamięć, jaki jest największy wspólny dzielnik. No a na maturze Binga nie ma, Google'a nie ma, nie ma jak wybingać, jak wygooglać. Więc ja tu niestety, szczerze mówiąc, polegnę od razu, bo nie pamiętam, jak działa największy wspólny dzielnik na pamięć. Pozostaje więc no, albo się nauczyć tego na pamięć, albo uznać, że zadanie poddane. Ale nie poddam się tak od razu. Wygooglam sobie ten największy wspólny dzielnik, wybingam na Wikipedii i będzie super. Ale drugi problem jest większy, bo powiedzmy, że tego bym się nauczył, że niestety mój pierwszy pomysł okazał się błędny. I no, liczył prawie, że dobrze, ale niedobrze. I dowiedziałem się o tym dopiero wtedy, kiedy spojrzałem do wyników. Więc od razu się przyznaję szczerze, że sam pomysł na algorytm tutaj można mieć różny i no, jak się okazało, to, że ten pierwszy mój pomysł był nie do końca super, wyszło dopiero później w praniu. No ale nie będę Was zadręczał moimi porażkami. Zajmiemy się teraz już bezpośrednio tym zadaniem w tej wersji, która działa dobrze. I omówię już tak, jak to powinno być, żeby było w porządku. I teraz tak, zanim przejdziemy do zadania, to przyjrzyjcie się jeszcze raz treści tego zadania i spróbujemy sobie to zobrazować. O co chodzi? Musimy znaleźć taki podciąg największy, który spełnia pewien warunek. Tutaj chodzi na przykład o największy wspólny dzielnik, ale to jest mniej istotne. Spróbuję to wytłumaczyć na, powiedzmy, takim przykładzie trochę kosmicznym. Mamy lecieć w kosmos i jest grupka ludzi, i oni będą razem, więc muszą do siebie pasować. No i powiedzmy, że mamy jakiś ciąg ludzi ustawionych w kolejce. Tak? I mamy jakiegoś tam osobnika pierwszego, osobnika drugiego, osobnika trzeciego, osobnika czwartego i jakiś tam stoi rząd. I ten rząd to, powiedzmy, są te liczby z naszego pliku. Tych liczb tam ma być 500, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to teraz, że musimy dobrać największą taką grupę, która do siebie pasuje. Na szczęście nie mamy tutaj ze wszystkich dobrać, bo wtedy byłoby to trudniejsze, tylko tak jak stoją rzędami. Więc nie możemy tam, że pierwszy, 30, któryś. Nie. Dobieramy po kolei. I dobieramy w ten sposób, że pierwszy z nich jest kapitanem drużyny, i on sobie dobiera sobie, może kolorek wybiorę, taki, o, dobiera sobie następnego. Jeżeli do siebie pasują, to akcja dalej się dzieje. Jeżeli nie pasują, no to sterowanie przejmuje drugi i drugi dobiera wśród następnych. Natomiast załóżmy, że pasują. No to pytamy teraz tych dwóch, jakoś są dopasowani. Obliczamy największy wspólny dzielnik, czyli możemy sobie tak wyobrazić, że dobieramy, ile potraw wspólnie na tym statku kosmicznym mogą jeść. Jak będzie tylko jedna potrawa, że tylko oni wspólnie mogą jeść, to nie, bo się zanudzą, umrą z głodu i będzie bez sensu. Więc musi być więcej niż jedna potrawa, bo tam mamy, że więcej niż jeden musi być największy wspólny dzielnik. Załóżmy, że na razie nie wiemy, co to jest największy wspólny dzielnik. A nie widzicie tego, co napisałem, bo zasłania wam to tutaj, to zadanko. OK, tak to może przedstawię. O, największy wspólny dzielnik wynosi 1. No i teraz, jeżeli jest więcej niż 1, to pasują do siebie. To jeszcze OK, bo dwie potrawy na przykład będą jedli. I te dwie potrawy zostaną zabrane na lot. Natomiast jak wyszło, że wspólna potrawa jest tylko jedna, no to odrzucamy tą koncepcję, bo taka monokultura żywieniowa nie zadziała. No i teraz tak, jeżeli tych dwóch ma więcej niż jedną, tak, takie jest założenie, jeżeli oni mają więcej niż jedną potrawę wspólną, to dobierają trzeciego. No i ten trzeci już może wybierać tylko wśród tych potraw, które ci dwaj ustalili między sobą, bo one ich łączą. Więc jeżeli nadal
jest zgoda i ten trzeci nadal ma więcej niż jedną potrawę z całą grupą, no to możemy zaczynać dobierać czwartego. No i to jest właśnie ta zasada, że największy wspólny dzielnik dla jakichś wielu liczb to jest to samo, co największy wspólny dzielnik dla liczb pierwszych dwóch, następnie następną kolejną, następnie następną kolejną. Tak? No dokładnie tak jak przy ustalaniu potraw. Jeżeli mamy ustalić wspólną potrawę ulubioną, no to możemy dla dwóch ustalić, a potem ten trzeci tylko stwierdza, czy wśród tych, co ci dwaj lubią, jest coś dla niego wspólnego. No więc zgodnie z tą zasadą, która jest zresztą tutaj w zadaniu na tym, jak widzicie, że największy wspólny dzielnik ABC to jest największy wspólny dzielnik z największego wspólnego dzielnika A i B oraz tego trzeciego, który dołączył. No i oczywiście, jeżeli dołączy czwarty, piąty, szósty i tak dalej, to ta zasada jest dalej zachowana. Czyli teraz mamy sytuację, że oni się ze sobą zgadzają, no i ciągle jest więcej niż jedna potrawa. No ale przychodzi gościu czwarty i się okazuje, że jak bierzemy czwartego do grupy, to on już tylko jedną potrawę wspólną może z nimi mieć. Czyli już ten nasz cykl zostaje przerwany. Ten gościu już nie może z nimi jechać. Więc nasz ciąg przerywa się w tym miejscu. No i możemy szukać następnego ciągu, który byłby ciągiem właśnie tych, że może będzie więcej. No więc co ja robiłem? Ja w tym kombinowałem na początek i to było błędne, że tam mamy ciąg tych trzech osób, no to teraz ciąg następny szukam, czyli sprawdzam, czy ten gość z tym i z tym mają wspólną potrawę. No i powiedzmy, że mają wspólną potrawę i tu są trzy osoby, a tu były, przepraszam, cztery. O, tu były cztery. I to rozumowanie było błędne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli może być taka sytuacja, że jak odrzucimy pierwszego, to ci trzej spokojnie mogą dołączyć. No bo na przykład ci trzej lubią totalnie wszystko, a ten je tylko marchewkę i rzodkiewkę, a ci nie lubią akurat wyjątkowo marchewki i rzodkiewki. No może nie totalnie wszystko, ale powiedzmy jedzą dużo, ci jedzą dużo, ale bez marchewki i rzodkiewki. Więc jak odrzucimy tego gościa, to będę miał sześć osób, które mogą lecieć razem w kosmos, które się dogadają co do jedzenia. Więc jak nam się przerwie cykl, to nie można sobie zacząć od miejsca, w którym przerywałem. Trzeba wrócić do sytuacji tej, która jest tu i od tego momentu sprawdzać. Bo może ten gość spokojnie się dogada z tym i 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 może oni wszyscy w szóstkę się dogadają. No i tu był mój właśnie błąd w myśleniu, że w pierwszym podejściu zrobiłem jak? Zrobiłem tak, że niestety zaczynałem sprawdzanie podciągu tam, gdzie zakończył mi się podciąg poprzedni. A tu nie, tu te podciągi mogą na siebie nachodzić, czyli możemy mieć w ten sposób. No i to jest jakby zrozumienie tego doprowadziło mnie już do właściwego rozwiązania tego zadania. No i teraz, moi drodzy, przejdziemy już do zastanowienia się, jak to zaprogramować, jak to zaimplementować w języku Java na początek. Tak? No i teraz, co mamy? Mamy zadanie maturalne, już 4.1, 4.2 i będziemy z niego korzystać. Bo będziemy korzystać na przykład z tej części, która odczytuje te liczby z pliku. Więc ja jakby mogę to zrobić w postaci jednego programu w ogóle na maturze, ale powiedzmy, że każde osobno niech będzie, ale skopiuję sobie część główną tego programu, czyli skopiuję sobie bez silni, bo silnia mi już tu nie będzie potrzebna, skopiuję sobie część czytającą i część tą. Czyli tworzę nową klasę, zadanie 4.3, public static void main i tu sobie wkleję to, co było, czyli żeby mi czytało plik. Już teraz nie będę tego zupełnie wyjaśniał. Troszeczkę zmniejszę tutaj to zadanko, bo wam zasłania. Nie będę wam tu już teraz tego wyjaśniał, bo to już było wyjaśnione w
poprzednich odcinkach. Natomiast interesuje mnie o tu od tego momentu, gdzie jest skaner. O, tu będzie właściwa część zadania. No i teraz tak, mam tych 500 liczb, czyli mam 500 tych takich moich ludzików, którzy stoją w rzędzie i gdybym ja szukał ciąg taki, a w momencie, kiedy on się przerwie, szukam dalej, to mógłbym skorzystać z już gotowy, jakby z tego, że to jest w pliku. Mógłbym po prostu czytać kolejno. Ale nie, bo okazuje się, że jak ten ciąg się przerwie w tym miejscu, to ja muszę wrócić do ludzika numer 2, tylko odrzucam ludzik ten. Lecę z tym ciągiem, załóżmy, że ten ciąg się przerwał gdzieś, na przykład tu, no to w tym momencie wyrzucam tego ludzika i lecę ze sprawdzaniem odtąd. No i znowu gdzieś tam lecę. Ten ciąg mógł się przerwać w tym samym miejscu, mógł jeszcze troszkę dalej zajść, tak? No i w tym momencie gdzieś tam się przerwał, to co robię? No wyrzucam kolejnego ludzika i sprawdzam od ludzika następnego. Czyli zawsze moje sprawdzanie musi iść od ludzika pierwszego, drugiego, trzeciego w dal. Pierwszego w dal. Gdyby to narysować pionowo, no to tak jak jest powiedzmy plik, liczby w pliku, jak sobie je wyobrażamy, no to lecę od liczby pierwszej i sprawdzam. Gdzieś utknąłem. Ale następny krok od liczby drugiej. Sprawdzam. Gdzieś utknąłem. Następny krok od liczby trzeciej. Sprawdzam. Gdzieś utknąłem. No i żeby tak robić, to najlepiej mieć tablicę. A że tych liczb jest 500, no to nie ma problemu, żeby 500 liczb do tablicy sobie wczytać. Czyli zrobię sobie najpierw wczytywanie 500 liczb do tablicy. Czyli potrzebuję tablicę intów. Zapis javowy w ten sposób, 500 miało być, 500. Zapis javowy w ten sposób, gdybyście to pisali w C++, no to praktycznie będzie identycznie, tylko tu będzie po prostu od 500 i będzie 500 liczb po prostu do tablicy. Ok, ale to jest w C++, to nie dzisiaj ta część. No i teraz mamy 500 liczb numerowanych od 0 do 499. O tym pamiętamy, prawda? Że tablice są numerowane od 0. No i teraz te 500 liczb muszę wczytać. Zadanie maturalne mówi, że jest ich 500 i to jest gwarancja. Jeżeli tak nie jest, no to matura jest powtarzana. Było tak, że matura miała powtarzana w którymś tam roku, chyba 18, że okazało się, że na przykład no, dane nie spełniają warunków zadania. Więc tu wiemy, że na pewno ich będzie 500. Więc mamy na sztywno tablicę 500 i na sztywno mogę sobie zrobić pętlę i równe 0 i mniejsze od 500, bo do 500 nie dochodzę, 499. No i co? Na sztywno po prostu scanner s next int. No i co? Gdzie to mam wczytać? No do liczby. Liczby od i równa się od i równa się next int. Mógłby być błąd, gdyby było ich za mało. Mogłyby tu się dziać dziwne rzeczy, ale tego, tak jak mówię, nie zakładamy. Zakładamy, że jest wszystko w porządku i że to jest 500 liczb. Czyli wczytaliśmy 500 liczb do tablicy. No i teraz możemy sobie napisać funkcję. Funkcja jakaś podciąg, która właśnie będzie mi szukała tych podciągów. No więc teraz tak, robię sobie podciąg. No oczywiście nie może być on, tylko podciąg. Najlepiej byłoby programować po angielsku, ale okej. Okay. Do tej, wysyłam wszystkie liczby do tej funkcji i wysyłam miejsce, od którego ma sprawdzać. Czyli znowu będę potrzebował pętlę, która będzie przelatywała po tych 500 liczbach. Nie mogę tego połączyć z tamtym, bo tam jeszcze są niewczytane, nie? Ja muszę sprawdzać w przód. Czyli teraz muszę mieć pętlę, która przeleci po tych 500 liczbach, jak już są wczytane, i dla każdej z nich, dla każdej i, wyślę to do tej funkcji. Czyli najpierw będzie podciąg, liczby wszystkie,
od zera. Czyli od zera funkcja będzie sprawdzać w dal. Następnie będzie od jednego sprawdzać w dal. Następnie od drugiego sprawdzać w dal. To co rysowałem, że zawsze od każdego sprawdzamy następnych. No a skoro tak, no to teraz musimy napisać tę funkcję. I co ona będzie zwracać? No ona powinna zwrócić w zadaniu, jak sobie przyjrzycie, trzy rzeczy powinniśmy wiedzieć. Jak długi jest ten podciąg? Jaki jest jego pierwszy element? I jaki jest jego ten dzielnik właśnie, te wspólne żywienie, którego się dogadali. No jak długi? No to mi zwróci ta funkcja. Jaki jest jego pierwszy element? No to jest liczby od i, to jest to, co wpuszczamy na start. Natomiast jaki jest największy wspólny dzielnik? No to też będziemy musieli potem wyciągnąć z tej funkcji. Ale to na końcu. Do tego wrócimy potem. No i teraz, moi drodzy, co robimy? Musimy napisać tę funkcję podciąg. Jej nie ma. On mi tutaj krzyczy, że jej nie ma i nawet mi Eclipse prawnie ładnie proponuje, utwórz taką metodę. Czyli robimy podciąg i na dole, bo Eclipse robi to na dole w klasie. Najpierw jest funkcja main, potem są te dodatkowe. W niektórych językach programowania musiałoby być przed, na przykład w Pythonie musiałoby być definicja tej funkcji przed główną częścią, żeby ją widział. Tu jest klasa, klasa działa troszeczkę inaczej. Programowanie obiektowe może być po, ale jak ktoś z Was tą funkcję sobie da przed mainem, też nie będzie źle. No i jest ta funkcja podciąg. I teraz co ja muszę zrobić? Ja muszę najpierw zrobić, że ten główny jakiś kapitan, nazwiemy go A, no, ten komentarzyk można stąd wypalić, że ten A to się równa co? Liczby od i. To jest pierwszy z tego podciągu. I teraz tak długo, czyli do while, za chwilę się zastanowimy, jaki warunek. Tak długo, jak będzie pewien warunek spełniony, będę dobierał kolejnych. Czy kolejni to są co? Muszę zwiększyć i. No więc robię sobie i++, zwiększam i o 1 i już jestem na drugim w kolei w podciągu. Jak zaczynałem od 0 i równe 0, to jestem na jedynce. Jak zaczynałem od 10, to jestem na 11, tak? Czyli drugi z naszego kompletu, jakiś nazwijmy go B, to się równa liczby od i znowu, no bo już to i się przesunęło. No oczywiście tu mi podkreśla, że nie mam co to jest a, czyli zrobimy sobie int a i tu sobie zrobimy int b, żeby było wiadomo, co to jest a i b. No i teraz jak mam wczytane te a i b, no to potrzebuję policzyć największy wspólny nwd, nazwijmy go dużymi literami, od a przecinek b. No i nie mam tej funkcji, a ona mi będzie potrzebna. No i niestety nie ma jej w zadaniu, jak ona powinna wyglądać, więc co ja zrobię? Zrobię sobie utwórz tą metodę. No i teraz, aha, on mi ją utworzył jako void, no więc jeszcze jakiś damy sobie dzielnik int dziel równa się. No i zrobimy sobie teraz tą funkcję. O, utworzył mi funkcję private static int największy wspólny dzielnik. I tu potrzebuję znać ten algorytm Euklidesa. Jeżeli go nie znacie z pamięci, no to na maturze polegliście. No i teraz mam taki problem, że muszę sięgnąć do Wikipedii, żeby mieć największy wspólny dzielnik, bo go po prostu, kurczę, nie pamiętam z głowy. No więc cóż, matury nie zdałem, ale do Wikipedii sobie sięgam. I mam tutaj podprogram największy wspólny dzielnik. Eclipse wklejam. No i tłumaczę, tak? Od końca zwróć A, no to i ten A, tego i ten A oczywiście już wywalam. Tutaj B, C, C, reszta z dzielenia A przez B, czyli to już wiemy, że w języku C++ czy w języku Java jest to procencik, no tu oczywiście średniczki. No i podprogram, no to jest to, co mam wyżej. Dopóki, no to jest while, różny, no to ten znak przekreślenia taki. No i oczywiście, ponieważ jest to nie Python, więc wcięcia nam tu nic nie pomogą, czyli muszę jeszcze dorobić nawiasy. No jak kto lubi, może być ten nawias tu, może być nawias tu.
nie ma znaczenia. Aha, jeszcze nie wiemy, co to jest C, jakieś robocze C, A i B i już największy wspólny dzielnik mam skończony. Oczywiście maturzysta ma to w głowie, a ja to mam w Wikipedii. No. Ja wiem, gdzie maturzysta to ma, ale nie będę tego mówił publicznie na antenie. Dobra, no to co? No to teraz lecimy z tym, z powrotem. Czyli mamy, zwiększamy nasze i, pobieramy ten kolejny element w naszym ciągu chętnych do występowania na statku i liczymy, jaki jest ich wspólny dzielnik. I kiedy przerywamy? Wtedy, kiedy ten dzielnik będzie mniejszy, znaczy póki będzie większy od 1, póty to wszystko powtarzamy w kółko. No więc jeszcze oczywiście nie jest koniec, ale mamy to, że jest ten dziel. No i teraz Java nam krzyczy, że nie wie, co to jest dziel, dlatego że int dziel zrobiliśmy wewnątrz, czyli zgodnie z zasięgiem zmiennych tylko odtąd dotąd działa ten dziel, a my go chcemy w while'u po tym klamrze. No więc niestety musimy jeszcze wywalić, że dziel na początek to się równa 1, cokolwiek, bo i tak tu będzie wyliczony. Tu wtedy bez inta już. No i mamy tak. Liczę ten dzielnik i oczywiście jeżeli wyszedł 1, no to pętla while się kończy. Natomiast jeżeli nie wyszedł 1, to pętla while zwiększa i bierze następnego b z kolejki. Ale do kogo muszę porównać tego b z kolejki? Nie do pierwszego, tego a, tylko chcę go porównać do tego zestawu, czyli pierwszy plus drugi. Do tych, co już ustalili między sobą. Czyli zanim jeszcze tutaj, to muszę napisać, że a to się równa temu dzielnikowi. Tak? I teraz nasze a się zmienia i nowy dzielnik jest wyliczany na podstawie a, już nie będącego pierwszym elementem, tylko na podstawie a będącego grupą. No w zasadzie moglibyśmy tutaj to uprościć, bo taki zapis, że a równa się dziel i ten, moglibyśmy w ogóle tutaj napisać, że a to się równa, ale skąd się to wzięło, żebyście wiedzieli. A? I wtedy, że a to się równa ten największy wspólny dzielnik z a i b. Czyli nasze nowe a, czyli nowy pierwszy element jest już grupą wspólną z tego, co było poprzednio. Więc można tak, jeżeli ktoś chce tak, no, że tak powiem ładnie, można w ten sposób, jeżeli chcemy się pobawić w tą dodatkową zmienną, której mogłoby tu nie być, wtedy tu byśmy wszędzie stwarzali a, nie? Tu a, tej linijki by nie było i już. Ale nieważne, tak czy ciak, jest to wersja, która będzie działać. No i teraz co ona robi? Tak długo robi, aż długo ten dzielnik mu wyjdzie już równy 1, już nie będzie większy od 1. No i wtedy co musimy? Return. Musimy zwrócić, ile tych elementów było w tym ciągu. A tego nie wiemy jeszcze, ilu było, więc musimy sobie wprowadzić jakiś licznik. Int ile równa się na początku 0 i za każdym razem, kiedy wejdę ile plus plus. Tak, kiedy wykonam tą pętlę, no to zwiększy mi się ten licznik. Jeżeli już przy pierwszym razie się to wywaliło, no to ile zwiększy się z 0 na 1, czyli mamy jeden element w podciągu. No to dobrze, czyli zwracamy ile. Co mi tu krzyczy? Aha, bo tą funkcję podciąg mam typu void, czyli nieokreślony, a ona musi zwracać int, musi zwracać ile elementów jest w tym ciągu. No więc mamy już funkcję zrobioną i co tu jest? Teraz tu mamy właśnie int długość tego podciągu. No to jest właśnie to, co zwróci mi ta funkcja, ile tam naliczyła tych elementów podciągu. No i mogę sprawdzić, bo mogę sobie takie coś wypisać. Długość tego podciągu. Uruchamiam. I error. Dlaczego error? Coś
A, bo tu nie ma być hasnet inks, tylko źle złą funkcję tu miałem. Dobrze. Jeszcze błądy. A, next int, no właśnie, małe next. Jeszcze wielbłądy są. OK. No, wyskoczył na końcu błąd, który zaraz wyjaśnię, o co w nim chodzi. Ale już mamy te podciągi, tak? Czyli pierwszy podciąg, jeszcze nie wiemy, jaki jest, jakie są te podciągi. Najpierw jest podciąg jednego, którym się zgadza z żywieniem, następny się już nie zgadza w ogóle, więc odpada. Potem następny znowu się nie zgadza, a potem pięć osób się zgadza z żywieniem. I mamy 5, 4, 3, 2. No i to pasuje, no bo jeżeli miałem tych moich ludzików i zgadza się ten ludzik z następnym, z następnym i z następnym i tu jest koniec, 5 miało być, 1, 2, 3, 4, 5, to jeżeli sprawdzam od drugiego, to będzie 4, od tego będzie 3, od tego będzie 2. No, od tego będzie jeden. Chyba że okazuje się, że ci się zgadzają co do innej żywności i podciąg się zazębi. Też tak może być, tak? Jeżeli ci się na przykład zgadzają, że ma być na przykład jabłko i marchewka, jabłko, marchewka, no to jest tu, no to ci oczywiście się zgadzają na jabłko i marchewka, ale może ci na przykład lubią jeszcze banan. Ci już nie lubią bananu, więc się nie zgadzali, ale następny lubi tylko banany, tak? No to następny wejdzie mi do tego podciągu tu, odtąd. No bo ci się nie zgadzali na banany, ale jak sprawdzam odtąd, no to ten następny się już na te banany będzie zgadzał. Więc te podciągi się mogą na siebie nachodzić. To jest clue tego zadania. Ale to nas tu nie interesuje. Tu tylko widzimy, że się nie, te są podciągi jedynki. Potem jest 3, 2, 1, 3, 2, o, 2, 3, 2. Czyli tu już widać, że są jakieś podciągi właśnie takie zazębiające się. No i właśnie w ten sposób mamy te podciągi. Między innymi tu będzie ten, który już spoileruje troszeczkę, ten, który ma 150 elementów i te 150 elementów to jest to, co jest odpowiedzią już tą największą. No ale dobra, no na końcu mi wywaliło błąd. No i jak czytamy sobie ten błąd, Java ma piękne błędy, bo Python ma tragiczne błędy, C++ w ogóle jeszcze bardziej tragiczne. Natomiast Java ma piękne błędy, bo wszystko pięknie opisuje. Popatrzcie, językiem takim niemalże literackim. Czyli w wątku main, no bo jestem tylko jeden wątek, mam główny, jest array index out of bounds exception. No czyli wystarczy to przetłumaczyć na polski. Jest to wyjątek przekroczenia granic indeksów, indeksem, a granic tablicy. Tak? No i zresztą dalej jeszcze pisze, że indeks 500 jest poza granicami tablicy długiej na 500 elementów. No i gdzie to się stało? Od razu nam pięknie tu Java pokazuje, że w linii 49 w części podciąg, tak? Funkcji podciąg, w metodzie podciąg. Czyli najpierw było main, bo ten stos jest od końca, tak tu, a to zostało wywołane przez maina. No ale idziemy to miejsce, nawet można kliknąć. I w tym miejscu nam wyskakuje 500. Dlaczego? Dlatego, że popatrzcie, te podciągi wpadały z numerem i wpadały z numerami kolejnymi, więc ostatni z nich wpadł z numerem jakim? 499. No i słusznie, bo ostatnia liczba ma numer 499. No to tu się zrobiło plus 1, czyli tu zrobiło się wtedy 500. No i te 500 wpadło tu, w to miejsce. No i wpadliśmy tutaj z 500. A nie możemy wpaść z 500, bo już nie ma elementu numer 500. No więc ktoś mógłby pomyśleć, że okej, usuniemy ten problem i tu zrobimy nie do 500, a do 499. Żeby już ten ostatni element nie sprawdzał swoich kolejnych następnych. Bo po co? Nie no, jeżeli mamy podciągów szukać, to ten ostatni będzie miał najwyżej podciąg o długości 1. Już nie ma następnych, tak, do szukania. I to w tym zadaniu, przy tych danych rozwiąże, albo nawet nie rozwiąże. Aha, nie rozwiąże, dlatego że podłożyłem już właśnie plik, który, nie w tym miejscu zmieniłem, dobrze, 500, ok, w tym miejscu 500.
399. OK, już jesteśmy w temacie. W tym zadaniu to rozwiążę, o, rozwiążę problem. Dlatego, że ostatni element, przedostatni nie tworzył ciągu. No ale teraz wyobraźmy sobie, że to przedostatni będzie tworzył ciąg z ostatnim i jeszcze z następnym będzie próbowało. Sprawdźmy, że w naszym pliku na samym końcu są liczby, które nie tworzą podciągu. Ale załóżmy, że byłyby liczby, które tworzyłyby podciąg. Tak? Ja zepsuję trochę ten plik maturalny i zrobię tutaj na przykład 4, 4, 4. Tak? 500 liczb, które są same czwórki. No to jest podciąg, największy wspólny dzielnik jest czwórka. Jest 4, 4, 4 i będzie chciał szukać dalej. I nie psując naszego programu, nie zmieniając, znów dostałem exception ten sam. Tak jak sobie go rozwiniecie, to będzie dokładnie to samo. Dlaczego? No bo teraz wpadło tam z elementem jakim? Z elementem numer 497, czyli z tą czwóreczką. Tak, tu jest numeracja nie od zera w notpadzie, więc tu mam 498, ale on jest numerowany od zera, czyli w naszym eklipsie dostaniemy 497. Tutaj będzie 498. Jeszcze zaskoczy, ale następny element pasuje do kompletu. Więc zrobi się tutaj i plus plus, zrobi się 499. Jeszcze zaskoczy, ale pasują. No więc zrobi i plus plus i zrobi 500. Czyli nie ustrzeżemy się przed wpadnięciem w 500, tym, że będziemy jakby nie sprawdzać dla ostatniego elementu, czy jest jakiś podciąg. Bo ten podciąg może się ciągnąć 100 elementów wcześniej. Ważne, że on się nie kończy przed końcem pliku. W związku z tym on próbuje sprawdzać następne. Czyli w tym miejscu musimy sprawdzić, jeżeli nasze i jest większe lub równe 500, to nie mogę w ogóle iść dalej. A co to znaczy, żebym nie szedł dalej? Zrobię break. Żeby przerwało tą pętlę while. Break przerywa, nie przerywa program, tylko przerywa pętlę. Czyli nasz podciąg dotarł już do końca tablicy, przerywa działanie pętli while, tak samo jakby dzielnik się wyzerował, tak? No, przerywa po prostu działanie i zwraca po prostu ile naliczył już w tym podciągu, bo być może, że ten podciąg ostatni jest ostatni, tak? To nie jest powiedziane, że nie. Po prostu już nie mam brać następnej liczby, i nie mam sprawdzać następnego wspólnego dzielnika. Kończę już moje działanie. No i teraz nawet na tak zepsuty przeze mnie plik z liczbami już error nie wyskakuje i jest on już w porządku. No i mam te nasze podciągi. No i co? Aha, w przypadku breaka nie zgadza mi się, bo tam był podciąg trzech elementów, a tu mam dwa. Dlatego, że jeszcze nie sprawdziło tego jednego. No ale dobra, to jest do przemyślenia. No właśnie, bo tu powinien być podciąg o długości 3 na samym końcu, a mi wyszedł o długości 2. No więc zastanówmy się. Tak, 3 o długości 2. No tak, bo muszę zwiększyć o jeden jeszcze ten licznik, czyli muszę zrobić dwie rzeczy i plus plus, ile plus plus i w ten sposób to ogarnąć. No więc zwiększyłem sobie o ten licznik tylko w przypadku, kiedy przerywam i sprawdźmy, już teraz powinno być dobrze. OK. Mam nadzieję, że jest to dobrze. I że tu w tym przypadku będzie się to zgadzało. Dobra, moi drodzy, to jest ta część główna, szukanie podciągu i podajemy jako jego długość. No ale teraz tak, poza tym, że długość, musimy jeszcze zrobić to, żeby nam podawał, jaki jest pierwszy element tego podciągu. Czyli tutaj jeszcze sobie musimy znaleźć, jaki jest pierwszy.
A co to jest pierwszy? No pierwszy to jest ta liczba, którą wysyłam do tej funkcji. Czyli to jest proste. Pierwszy równa się po prostu liczba od i. Liczby, przepraszam, liczby od i. Liczby od i. Tak. No i teraz mam efekt taki, że uruchamiam. Ja się miotam po tym ekranie. OK. Czyli mam podciągi po kolei. Mam pierwszy element. Pierwszy element ma 7,8,9, podciąg jednoelementowy. 4,9,9, podciąg pięcioelementowy. 7,4,6, od niego jest podciąg czteroelementowy. No ale najważniejsze teraz jest to, że muszę ten największy wspólny dzielnik, ten dzielnik tutaj, jakoś zwrócić z funkcji, bo program maturalny pyta o trzy rzeczy. Który jest pierwszy element? Ile jest elementów w ciągu? I jaki jest ten dzielnik? Jeszcze potem musimy znaleźć najdłuższy ciąg, ale to najpierw musimy te trzy elementy o tym ciągu sobie wyciągnąć. No i największy wspólny dzielnik dla tego ciągu jest tu, a potem gubię tą informację. No i gdyby to był Python, to mógłbym zwrócić tak zwaną krotkę tuple, nie? I mógłbym zwrócić dwie rzeczy. Ile? Oraz mógłbym zwrócić ten dzielnik. Ponieważ to jest Java, czy tam C++, to mogę zwrócić tylko jeden element. I jakie są dwie metody rozwiązania? No jedna ładniejsza, czyli żebym na przykład zbudował strukturę składającą się z dwóch elementów i tą strukturę zwracał. No ale ponieważ jesteśmy, powiedzmy, na zadaniu maturalnym, już nie chcę wam za dużo motać z językiem, to taką troszeczkę brzydszą metodę, czyli stworzę sobie zmienną globalną w klasie. No to jest mega brzydka metoda, ale powiedzmy na starcie niech będzie, że zadziała, nie? Czyli przed funkcją main zrobię sobie int dzielnik, równy powiedzmy 0, nieważne, i ten dzielnik tu przed tym zrobię, że dzielnik równa się dziel. Aha, bo nie dałem mu static, tak. Musi być static int dzielnik, ponieważ jest to klasa, która nie powstaje jako obiekt, tak. To jest klasa główna. Jeżeli nie ogarniacie tak obiektowego, no to trzeba przyjąć na wiarę, że zawsze musimy zrobić static wtedy, kiedy robimy zmienną wewnątrz tej klasy. Bo ta klasa nigdy nie powstaje obiekt tej klasy zadanie 43, tylko jest jako klasa wykorzystywany, więc muszą być tak samo funkcje, wszystkie mają static, nie? No to, że tam public czy private, no to oczywiście też można sobie dać private albo public. Public to znaczy, że widoczna poza klasą, private to znaczy, że widoczna tylko wewnątrz klasy. Tu i tak się wewnątrz klasy obracamy, więc może być private. Natomiast najważniejsze, że wszystkie one mają i te funkcje, i te zmienne mają static, bo nie powstaje obiekt na bazie tej klasy. Amen. Dobra, i to jest taka brzydsza metoda, bo tak jak mówię, mamy ten dzielnik, no i w momencie, kiedy wyszedłem z tej funkcji, no to po prostu z tego dzielnika skorzystam. No nie podoba mi się to rozwiązanie, ale nie chcę tutaj już bardziej tego komplikować, że dzielnik to jest dzielnik tu. No i co, uruchamiam i mam takie zestawy trzech rzeczy. Strasznie dużo teraz tego jest, bo są po trzy rzeczy na każdy ciąg. Czyli pierwszy ciąg składa się z tego i z tego ma dzielnik 1. Drugi ciąg składa się z tego i kończy dzielnik 1. No właśnie, tu zepsułem sytuację, bo zawsze mam dzielnik równy 1. No poza tam ostatnim, kiedy przerwał. Poza ostatnim, kiedy przerwał, to mam dzielnik równy 1. Bo w złym miejscu to napisałem. Bo napisałem to przed returnem, czyli po wyjściu z while'a. A co to znaczy po wyjściu z while'a? To znaczy, że już dzielnik wyszedł 1, bo wtedy while zakończył swoje działanie. W jeden tylko przypadek, czy kilka tych przypadków, kiedy break przerwie, no to wtedy dzielnik nie będzie 1. A wszystkie całe pozostałe są równe 1, czyli tu skopałem, więc to bym sobie, drodzy Państwo, musiał zrobić, że ten dzielnik przy przebiegu pętli, przed. Tak, okej. Tu go zapamiętuję.
Czyli zapamiętuję ten poprzedni dzielnik. Jak już wyliczę następny i ten następny będzie jedynką, to się przerwie. A jak nie będzie jedynką, a jeszcze może przed breakiem, bo to nam jeszcze tu, o, przed breakiem, przed tym, o, w tym miejscu, tu będzie dobre miejsce. Czyli na początku dzielnik będzie 1, potem wyliczę jakiś wspólny dzielnik, jeżeli wyszedł 1, przerwało while'a, no to okej, to dzielnik jest 1. Natomiast jeżeli wracam, to zapamiętuję ten dzielnik nowo wyliczony i liczę kolejny. Jak ten kolejny był 1, to mam cały czas zapamiętany ten nowo wyliczony. No, to zadanie już nie jest takim zadaniem mega banalnym. No i co? I teraz spróbujmy, tu może printy sobie dam, a nie printeleny, żeby mi tutaj to się wszystko w jednej linijce zrobiło. O, no i teraz mam taki zestaw. Tak, ile elementów w ciągu, jaki jest pierwszy element i jaki jest dzielnik dla tego ciągu. No to szukamy, szukamy, szukamy i mamy tam różne podciągi, prawda? O, i tu między innymi jest taki, który jest tą poprawną odpowiedzią, gdzie dzielnik wynosi 74, no i największy ten podciąg ma tu 150, o, to jest ta prawdziwa odpowiedź. Zaraz ją znajdziemy programem, ale już tu spoileruję, że ona tu jest. Oczywiście jest też o jeden mniejsza, no bo jak odrzucimy pierwszego z tej grupy, to pozostali mają mniejszą ciąg, pozostali mają mniejszy ciąg, ale to jest nasza odpowiedź, że możemy 150 osób wysłać w kosmos, bo dogadują się do siebie co do 74 rodzajów potraw i pierwsza z tych osób ma imię, no tam są liczby, ale powiedzmy, że ma imię takie 31968 i to jest odpowiedź, bo pytają nas o imię pierwszej osoby. Nie pytają cię o imię, walcząc o stręczeniem mgły. Pytają nas, jaka jest liczba potraw, co do której oni się zgadają. I pytają nas, ile tych osób w tej drużynie najwięcej poleci w kosmos. No oczywiście ja sobie tu dołożyłem całą historię o kosmosie i tu o potrawach, a to tak naprawdę chodzi o te liczby. No i teraz muszę znaleźć największą z liczb. No i tu jest druga rzecz, która jest takim konikiem maturalnym, żeby uczeń umiał znaleźć największą liczbę w zbiorze i najmniejszą liczbę w zbiorze. Tak? Algorytm Euklidesa, którego nie umiałem na pamięć, super. I teraz jest największą liczbę zbiorze. Tym razem się rehabilituję i mam to już w pamięci i wam wytłumaczę, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że mamy dużo liczb. No tu ich jest 500, to jeszcze. Bo ktoś mi tam podsunął taki pomysł, posortuj. No jak ich posortujesz, no to wtedy tam pierwszy albo ostatni, zależy jak ich posortujesz, będzie tym największym. Ale powiedzmy, że mamy ich 38 milionów Polaków. I mam za zadanie sprawdzić, który z tych 38 milionów Polaków jest największy. Co ja robię? Ja sobie biorę na plecy tego pierwszego z brzegu. Nieważne jaki on tam jest. I tego Polaka sobie niosę na plecach i porównam z tym, porównam z tym, porównam z każdym Polakiem, który jest w grupie. I co będzie? Jeżeli się okaże, że któryś z nich jest większy, to tego wyrzucam do kosza i sobie biorę, o ten jest większy, to tego biorę sobie na plecy. No i idę wśród, prawda, po całej Polsce i jak już potem będę niósł tego największego na plecach, to go niosę cały czas tego największego na plecach, go przymierzam do następnych i nie zmieniam. Także to jest taki typowy algorytm szukania największej, najmniejszej liczby, przechodząc po wszystkich liczbach. No a tu przechodzę po wszystkich, no już mam je tu wszystkie. Mogę sobie je wrzucić do tablicy, ale ja nawet ich nie muszę wrzucać do tablicy, bo już tu na tym etapie, gdzie jestem, że ten podciąg szukam, tu już wiem, jak długi jest ten podciąg. Czyli niosę na plecach długość poprzedniego i jeżeli ta długość jest mniejsza, to się w ogóle tym podciągiem nie przejmuję. Ale jeżeli ta długość jest większa niż poprzedniego, no zapominam o tym, co pamiętałem poprzedni. Czyli muszę sobie zrobić jakieś int max długość i założyć, że ona jest równa 0. Czyli na początku idę z Polakiem, z karzełkiem o rozmiarze 0. I teraz, jeżeli długość jest większa, ta wyliczona z podciągu, od tego, co pamiętam, jeżeli jest większa od tego, co pamiętam, no to co? Po pierwsze, maksymalna długość to się równa tej długości. Czyli zapamiętuję nową długość.
Co on krzyczy? A, bo tu małe L. Maksymalna długość, zapamiętuję tej, to co jest tej długości. Ale jeszcze powinienem zapamiętać, jak się nazywa ten osobnik pierwszy. No więc jeszcze jakieś do pamiętania. Int pierwszy równa się, no powiedzmy na razie niech będzie 0, nieważne. I tu muszę sobie zapamiętać, że pierwszy to się równa. To się równa czemu? Tym, aha, tu było pierwszy, to się równa liczby od i. Tak. Teraz następnie rzecz, co muszę zapamiętać, to muszę zapamiętać ten dzielnik znowu. Czyli jeżeli znalazłem, to int jakieś d, to się równa 0. I tu muszę sobie zapamiętać, że do t to się równa dzielnik. Czyli zapamiętuję, który jest pierwszy, który jest dzielnikiem i jaka jest maksymalna długość, tylko wtedy, kiedy znaleziona długość jest większa. Jeżeli nie jest większa, tak tu wypisywałem zawsze. Tak, tu to teraz wrzucę w to miejsce. Tylko wtedy, kiedy jest największa długość, to wtedy tylko wypiszę. Uruchamia. O, czemu mi wypisał wszystkie? Znaczy nie wszystkie, tylko kilka. Aha, dobrze, bo wypisał wtedy, kiedy znajdywał dłuższe. Okej, czyli najpierw znalazł ten, wypisał, dobrze. Potem znalazł większego, tego pięcioelementowego, go wypisał. Potem znalazł siedmioelementowego i go wypisał. A potem znalazł 150-elementowego i go wypisał. No, dlatego, że wypisuje, ale znajdywał je właśnie po kolei. Najpierw najkrótszy był jeden. Potem już było 5, więc żadnych krótszych nie znajdywał. Potem już było 7, więc żadnych krótszych nie znajdywał. Potem było już 150, więc już żadnych krótszych, tych 149 i tak dalej, nie znajdywał. No więc to oczywiście jest tylko pułapka, którą będę sobie wyłączał. Więc tego na zadaniu maturalnym nie ma. Więc to wywalam. No i teraz co? Teraz mam... Aha, może niepotrzebnie wywaliłem, bo teraz chciałbym sobie to wypisać. A, dobra. Teraz chciałbym na samym końcu wypisać właśnie ten znaleziony. Czyli to, co mam tutaj, chciałbym właśnie mieć, tylko tu jest nie długość, a max dl. Tu jest zapamiętany mój pierwszy p, a tu jest zapamiętany mój dzielnik, czyli d. I to jest to, co zapamiętałem. No uruchamiam i mam teraz jeden już zestaw odpowiedzi. No i teraz muszę to zapisać do pliku, a nie na ekranie, czyli muszę zrobić fw write, no i to, co tu jest. No na zasadzie to wszystko, tak? To pierwszy, tylko ten początek zmienia. No i to oczywiście będzie do wywalenia, na razie to zostawię. Bo będzie miało pisać do pliku, a nie na ekran. No i co? Uruchamiam. Na ekranie jest cisza, bo piszę do pliku. Zaglądam do pliku, wynik 4.txt. No a tu miałem jakieś śmieci z poprzednich prób, więc je wymarzymy. Zapiszemy. Zobaczmy jeszcze, czy tam nie mam 4.2 przypadkiem. Tak, tu mam 4.2, oczywiście to jest 4.3. Uruchamiam, zaglądam do pliku, no i mam zadanie 4.3, ile 150, pierwszy taki, dzielnik 74, co kończy nam zadanie. No i w ten sposób, moi drodzy, przebnęliśmy przez to niełatwe już zadanie. Poprzednie były zdecydowanie łatwiejsze, to już jest takie, no, wymaga troszeczkę tutaj myślenia. Nie jest jakieś strasznie trudne, no, wymaga znajomości niestety NWD na pamięć, wymaga znajomości szukania maksimum, minimum, no, wymaga troszeczkę kombinowania z tymi tablicami i wymaga tego, żeby się nie wywalić na tym fakcie, że ja muszę się zazębiać, że te ciągi mogą się zazębiać. No i niestety ja się wywaliłem na tym, że te ciągi mi się zazębiały, jak się przygotowywałem do tego zadania, znaczy nie zazębiały się u mnie,
a powinny się zazębiać. Więc być może, że możecie popełnić na maturze taki problem, taki błąd, że właśnie, no dobra, zrobię zadanie, jakoś mi tam wyjdzie, ale mi wyjdzie wartość niewłaściwa. Bo jak nie uwzględniłem zazębiania tych ciągów, to mi wychodziło, że ciąg ma 49 elementów, 149 elementów, a poprawna odpowiedź jest 150. Bo właśnie nie uwzględniłem tego jednego elementu, który pasował do poprzedniego ciągu, bo tam jest taka sytuacja akurat w tym pliku, że ten jeden element pasuje do poprzedniego jeszcze, na nim się kończy seria, a następny ciąg zaczyna się później. No i ten jeden pasuje i do poprzedniego ciągu, i do ciągu następnego. Jeżeli zrobiłem ten błąd, że nie zaczynałem zazębiających się ciągów, no to uznałem, tu się kończy ciąg, biorę następny i ten się nie załapał już do zestawu poprzedniego. Dobra, to zadanie, myślę, było dosyć długie. Zostawiam Was tym zadaniem. Mam nadzieję, że już wszystko macie przemyślane. Zapraszam do prenumerowania, do lajkowania, bo dzięki temu więcej osób się dowie o tym filmie. Do zobaczenia, cześć i pa!